w Sejmie zakończony. Od tego czasu dwa ważne komunikaty do opinii publicznej zostały skierowane, przesłane. Wczorajszy film w Telewizji Polskiej pod tytułem Pucz, mówiący o wydarzeniach od 16 grudnia i wywiad w jednym z tygodników z panią Małgorzatą, przepraszam, Martą Wiatr, siostrą pana Mateusza Kijowskiego, który to wywiad pokazuje nieco oblicze obecnego jeszcze lidera tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji. Ja witam na antenie Radia Maria pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, również witam serdecznie. Panie doktorze, takie pytanie się pojawia, bo trwa teraz przerwa w posiedzeniu Sejmu. Pewnie jedna, druga strona myślą, planują, jak to wszystko się potoczy. Ja chciałem zapytać pana doktora o takie wrażenia, tak bym to ujął, jaki jest krajobraz po tym, no na szczęście, nieudanym puczu? Jaka sylwetka rysuje się lidera KOD-u i jaka opinia na temat opozycji, ponieważ tak naprawdę w filmie, który wczoraj mogliśmy zobaczyć, zobaczyliśmy to, co oni sami stworzyli, sami nagrali. Tak, proszę ojca, no film, dobrze, że został pokazany w telewizji publicznej. Duża oglądalność, ponad 3 miliony Polaków obejrzało ten film. Przede wszystkim widać wyraźnie to, o czym wielokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja chociażby, że tak zwana opozycja, mówię tak zwana, dlatego że standardy opozycji w normalnym państwie są inne, działania opozycji są po prostu, służą z jednej strony oczywiście realizacji własnego programu, nawet krytyki ekipy rządowej, bo to jest rzecz zupełnie zrozumiała, ale te standardy normalnej opozycji są zupełnie inne niż te, które przedstawiła i byliśmy świadkami ta właśnie, jak my to często nazywamy, ta opozycja totalna, tak naprawdę opozycja destrukcji. I te wydarzenia, ten film pokazuje po raz kolejny, że walczyli przede wszystkim o swoje partykularne interesy, a nie o demokrację, mimo że takie hasła pojawiały się w ich wystąpieniach. Film pani Ewy Świecińskiej, Pucz, można by też powiedzieć, równie dobry tytuł, Nienawiść, ponieważ przede wszystkim pokazuje jakąś skrajną nienawiść tych osób, ale z drugiej strony widzimy również taką jak gdyby skoordynowaną akcję. Akcję, którą realizują media również, dlatego można powiedzieć, mamy do czynienia z takim zjawiskiem media, ulica, zagranica. A zatem media kreują pewien wizerunek. Ulica, ludzie, którzy są, powiedziałbym, bardzo podatni na te hasła, które głosi Nowoczesna, czy też Komitet Obrony Demokracji. Na pewno wśród tych osób, jak widać było zresztą, pojawili się również prowokatorzy z bardzo wulgarnymi, ale również i przekraczającymi nie tylko jakieś poczucie dobrego smaku, ale nawet hasłami, które mogą po prostu uderzają w jakiś porządek prawny i są po prostu niezgodne z prawem, które mogą spowodować również nieobliczalne konsekwencje i skutki. A zatem mamy mieć do czynienia z tego typu właśnie działaniami. Tutaj też widać te relacje dziennikarzy komercyjnych stacji, ich wypowiedzi, nakręcanie tej właśnie sytuacji. Jeśli chodzi o lidera KOD-u Mateusza Kijowskiego, postać zupełnie już groteskowa, ale ojciec wspomniał rzeczywiście o wywiadzie, który ukazał się w tygodniku w sieci. Na łamach właśnie tegoż tygodnika siostra Mateusza Kijowskiego mówi między innymi, że, tu zacytuję, jego łatwo trzymać za twarz,
bo ma dużo za uszami. Jest zadłużony, więc nie trudno nim sterować za pomocą pieniędzy. A to, co robi, nazywa siostra Kijowskiego, mówi, jest bardzo szkodliwe. I dalej jeszcze mówi, że z każdego można zrobić lidera, jeśli zainwestuje się dużo pieniędzy. Otóż to oczywiście wiedzieliśmy, że zjawisko pod tytułem kot i sama osoba lidera tego tworu to jest oczywiście działanie decydentów nie tylko niestety pewnie krajowych, ale i zagranicznych i także jest to zjawisko również marketingowe, wypromowane przez media, ale to po prostu zapewne też nie jest przypadek, bo no już nie wchodząc w życiorys szczegółowe, też bardzo interesujące kwestie związane z życiorysem pana Kijowskiego, to przecież nieprzypadkowo zapewne w 2002 roku po skończeniu studiów z licencjatem zaledwie, a więc bez magisterium jeszcze, objął funkcję dyrektora zarządzającego w PZU, odpowiedzialnego za obszar informatyki, a zatem tam, gdzie są ogromne, już nie miliony, ale nawet miliardy złotych. Także no tak to wygląda po prostu. Ja myślę, że czekają nas jeszcze różne wydarzenia. Myślę, że niestety ten scenariusz, który jest realizowany pod nazwą, jak mówiłem, no ulica, zagranica, ten plan chyba nie jednak niekoniecznie zakończy się i myślę, że jakieś formy próby reanimacji tych destrukcyjnych działań zostaną podjęte. Warto też może zwrócić uwagę, że na przełomie stycznia i lutego nastąpi ujawnienie tak zwanego zbioru zastrzeżonego IPN-u, dotychczas utajnionego, zbioru, który zapewne rzuci wiele światła na złodziejską prywatyzację, na uwłaszczenie postkomunistów, na nierozliczone afery, a być może i dotychczas niewyjaśnione dziesiątki tajemniczych okoliczności śmierci osób, które były niewygodne dla układu po 1989 roku. Ale to, co trzeba podkreślić, że tak naprawdę te destrukcyjne działania opozycji po prostu nie spotkały się z poparciem społecznym, bo naprawdę te protesty, które miały miejsce przed Sejmem, to naprawdę nie były protesty, które no, mogłyby robić jakieś wrażenie nawet, że ta opozycja cieszy się jakimś poparciem społecznym, czy też formy działania tej opozycji cieszą się poparciem społecznym. Tak naprawdę poza tym placem na Wiejskiej, kilka ulic dalej, ludzie po prostu zupełnie w Warszawie nie interesowali się tym, co się dzieje i te sprawy to tak naprawdę były, że tak powiem, w centrum zainteresowania, jak mówię, no ludzi pewnie zbałamuconych, którzy od dawna też wyznają pewne zasady tej ideologii, którą głosi Nowoczesna czy KOT, ale tego poparcia społecznego nie było większego i jestem przekonany, że nadal go nie będzie, dlatego że ten krajobraz właśnie po puczu to jest kompromitacja opozycji, to jest jej nieudolność, to jest jej amatorszczyzna i dodatkowo no, można powiedzieć, że z tych protestów opozycja wyszła jeszcze bardziej podzielona niż przed rozpoczęciem tych destrukcyjnych działań. No i na przykład czy ktoś ze zwolenników Nowoczesnej czy KOD-u poważnie teraz traktuje Petru czy Kijowskiego? No, ujawniła się również, trzeba powiedzieć, bezsilność kolejnej partii opozycyjnej, czyli Platformy Obywatelskiej, jej lidera Grzegorza Schetyny. No jedyne, co można dostrzec w tych jego ostatnich wystąpieniach, to jakaś taka skrajna frustracja, niemoc, złość. No ale trzeba również powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość musi działać w sposób odpowiedzialny w tej sytuacji, musi działać w sposób rozważny, daleki od emocji. Chociaż nienawiść opozycji skierowana jest w formach no, takich bardzo prymitywnych, a nawet wulgarnych w Prawo i Sprawiedliwość i osobiście w Jarosława Kaczyńskiego, to atak ten godzi również władz parlamentarny i społeczny państwa polskiego. Stąd nie można sobie pozwolić na jakieś błędy, na jakieś zaniechania. Trzeba oczywiście działać stanowczo, zgodnie z prawem
I też nie można oczywiście pobłażać tym wszelkim działaniom, które prowadzą do anarchizacji życia publicznego. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Będziemy się przyglądać tej sytuacji, rozwojowi tej sytuacji i pozdrawiam gorąco, dziękując za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej. Niebawem, za dwa dni, minie 8 miesięcy od inauguracji Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu. Przez ten czas bardzo wiele inicjatyw, różnych form modlitwy, zaproszeń do różnych grup duszpasterskich i nie tylko, inicjatywami tymi, no, poszczycić się chyba zbyt wiele parafii nie może, natomiast słyszymy już od kilku dni, że to nie koniec, bo nowe inicjatywy. Witam serdecznie ojca kustosza tegoż sanktuarium, ojca Andrzeja Laskosza na naszej antenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Ojcze kustosz, no właśnie, co nas czeka, bo wiemy, że już dziś wieczorem pierwsza inicjatywa z tych nowych, które pojawiają się w sanktuarium. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam ojca Grzegorza, całą rodzinę Radia Maria. Rzeczywiście jest to wyjątkowy dzisiejszy dzień dla naszego sanktuarium, ponieważ dzisiaj po raz pierwszy odbywa się w naszej świątyni nabożeństwo do świętego Gerarda Majeli, redemptorysty, brata zakonnego. Jak wiedzą słuchacze Radia Maria, święty Gerard jest patronem dobrej spowiedzi oraz matek oczekujących potomstwa i małżeństw, które chcą wyprosić potomstwo. W naszym sanktuarium pielgrzymi, którzy przybywają, wiedzą doskonale, że znajduje się duży, piękny obraz świętego Gerarda oraz także otrzymaliśmy od ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka relikwie pierwszego stopnia świętego Gerarda i to spowodowało, że wprowadziliśmy nabożeństwo ku jego czci. Zatem każdego 16 miesiąca na mszę świętą o godzinie 12 i o godzinie 18, a więc dzisiaj jeszcze o godzinie 18, to nabożeństwo się odbędzie. Zapraszam wszystkich, którzy chcą wyprosić sobie bądź komuś bliskiemu dar dobrej spowiedzi. Wiemy doskonale, że do nieba idziemy przez sakramenty święte i w tym sakrament spowiedzi jest czymś bardzo ważnym. Oraz zapraszam niewiasty, które są w stanie błogosławionym oraz małżeństwa, które chcą wyprosić potomstwo, aby każdego 16 miesiąca na godzinę 12 czy godzinę 18 przybywali do naszego sanktuarium. Też jest możliwość ucałowania relikwii świętego Gerarda. Pragnę także przy tej okazji przypomnieć rodzinie Radia Maria, że w każdy wtorek w naszym sanktuarium odbywa się nowenna do świętego Jana Pawła II, patrona rodzin, który także wyprasza łaskę i potomstwa dla małżonków, a więc łączymy w naszym sanktuarium te dwie wielkie postacie, świętego Jana Pawła II i świętego Gerarda. Związani są bardzo mocno z rodziną, więc to jest ta nowa inicjatywa, która każdego 16 miesiąca będzie przeżywana tutaj w naszym sanktuarium. Dlaczego 16 miesiąc? Bo 16 października liturgicznie wspominamy właśnie świętego Gerarda Majeli, a to jest też dzień wyjątkowy, bo przecież wtedy Jan Paweł II został wybrany na stolicę Piotrową. To jest ta piękna inicjatywa. Czyli ten związek Jana Pawła II ze świętym Gerardem jeszcze bardziej podkreślony. Ojcze kustoszu, a czy można dołączyć swoje intencje dla tych informacji, dla tych, którzy być może nie będą mogli przybywać osobiście na to nabożeństwo, czy w jakiś sposób można te intencje dostarczyć do sanktuarium?
bardzo proszę, by dzwonić do naszego sanktuarium. Telefon sanktuaryjny już jest bardzo dobrze znany słuchaczom Radia Maria. Dzisiaj właśnie o godzinie 12 było bardzo wiele osób. Były kobiety w stanie błogosławionym, były małżeństwa, które proszą o potomstwo, więc też poprzez stronę internetową możemy te prośby też pisać do świętego Gerarda jak najbardziej. Ojcze Grzegorzu, jeszcze taka inicjatywa, która będzie w sobotę i w niedzielę, jeśli mogę, to chciałbym się jeszcze tutaj podzielić z rodziną Radia Maria, ponieważ w sobotę Dzień Babci, w niedzielę Dzień Dziadka, więc bardzo serdecznie zapraszam babcie, dziadków do naszego sanktuarium na godzinę 11:30. Rozpoczniemy różaniec w intencji dziadków, a potem o godzinie 12 Eucharystia, ale także są wszyscy zaproszone kobiety, które są teściowymi, ponieważ po mszy świętej o godzinie 12 w sobotę rozpocznie się też po raz pierwszy nabożeństwo do błogosławionej Marianny Biernackiej, która jest patronką teściowych. Była to kobieta, która w czasie II wojny światowej poszła na śmierć zamiast swojej synowej, która była w stanie błogosławionym. Gestapowcy chcieli ją zamordować. Ona poszła na śmierć za swoją ukochaną synową. I pielgrzymi tutaj bardzo często proszą o modlitwę, bo nie może się jakoś nawiązać wspólny język z synową, czy na odwrót synowa ma problem z teściową, więc wszystkie panie, które są teściowymi, są zaproszeni do nas w najbliższą sobotę. Mamy też przepiękny obraz błogosławionej Marianny Biernackiej i chcemy się modlić za te rodziny, by w tych rodzinach po prostu zgoda była. I to jest chyba najpiękniejszy dar, jaki może mieć rodzina. Zgoda i jedność. Ojcze Kustoszu, bardzo dziękujemy za te zaproszenia i czekamy na kolejne inicjatywy, o których mam nadzieję będziemy sobie rozmawiali na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże, ojciec Andrzej Laskosz, kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II był naszym gościem, a Państwu przypomnimy, że dziś po raz pierwszy w tymże sanktuarium nabożeństwo ku czci świętego Gerarda i tak będzie każdego 16 dnia miesiąca, natomiast sobota, niedziela modlitwa za babcie, dziadków, a także teściowe, więc zięciów, synowe zapraszamy do tej szczególnej modlitwy. Wysłuchaliśmy powtórzenia wczorajszych aktualności dnia w Radiu Maryja.